Witajcie na kanale Testy i Recenzje. Dzisiaj zaprezentuję Wam wideorejestrator firmy Mio z wbudowanym GPS-em, Wi-Fi i Bluetoothem MiView 818. Z pudełka dowiadujemy się, że wideorejestrator nagrywa w rozdzielczości 2K, czyli 1440p w 30 klatkach. Możemy także ustawić rozdzielczość Full HD na 60 klatek, wtedy obraz będzie płynniejszy. Nagrywanie w rozdzielczości 1440, obiektyw 140 stopni, przysłona 1.8. Funkcja Znajdź mój samochód dostępna przy użyciu modułu Bluetooth. Mamy dodatkowo ostrzeżenie o fotoradarach, o odcinkowych pomiarach prędkości, no i wyposażony jest także w funkcję trybu parkingowego. Takie małe, zgrabne pudełeczko. Zobaczmy, co jest w środku. Wideorejestrator, ładowarka samochodowa, uchwyt na szybę, dodatkowa naklejka do uchwytu na szybę, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna. Zapomniałem dodać, że dostaliśmy jeszcze w zestawie folię do naklejenia uchwytu na szybę, która bardzo ułatwia demontaż później tego uchwytu z szyby. No i tak na szybko rzut oka na nasz wideorejestrator. Już widzieliśmy taki wygląd w modelu 731. Slot na karty pamięci. Gniazdo mini USB do zapalniczki samochodowej. Tutaj mały otwór może do resetowania, jeszcze nie wiem. No i tutaj mamy oczywiście na froncie GPS, logo Wi-Fi i Bluetooth. Tu na górze mamy uchwyt do montowania tej przyssawki na szybę. No i tyle. Przed rozpoczęciem jazdy zalecam skalibrowanie tego urządzenia pod kątem bezpieczeństwa, czyli na przykład funkcje są takie zatrzymaj i jedź, czy funkcja przypominająca włączenie świateł, czy też funkcja, gdzie musimy sobie ustawić linię poziomą do przodu maski i inne opcje, takie jak na przykład przekroczenie środka jezdni, czy zjechanie z jezdni na przeciwległy pas, czy z pasa jezdni, którym aktualnie się poruszamy. Jest dużo opcji, także funkcja zmęczenia kierowcy, fajna opcja. Przejrzyjcie te opcje bezpieczeństwa i sobie to wszystko skonfigurujcie. I teraz pokażę Wam na szybko, jakie są funkcje dostępne w menu tej kamery. Jest na przykład wykrywanie. Wykrywanie włączone lub wyłączone i tutaj sygnalizowanie głosem lub sygnałem. A wykrywa. Jakieś przekroczenie prędkości, zbliżający się fotoradar, odcinkowy pomiar prędkości. Na przykład są komunikaty, że zbyt blisko jedziemy za autem. Tak, są te komunikaty i możemy sobie wybrać, czy ma być głosowy, po angielsku niestety. Nawet jak ustawimy menu po polsku, to będzie po angielsku. Lub też po prostu sygnał dźwiękowy. Inteligentny alarm i możemy sobie wybrać ten próg tego alarmu. Co na przykład przekroczymy prędkość o 10 km, to będzie nam ciągle powiadamiało. Możemy także dodać miejsce, w którym aktualnie znajduje się fotoradar, a nie ma go w naszym urządzeniu. Zalecam aktualizację i pobranie paczki z bazą najnowszych fotoradarów, która jest dostępna na stronie producenta. Oczywiście mamy tryb parkingowy, zalecam go włączyć jak najbardziej. Długość nagrania 1.35, rozdzielczość wideo 1440 w 30 lub Full HD w 60, WDR. WDR to jakiś tam kontrast, podbijanie kontrastu, WDR, ekspozycja, częstotliwość, zostawiamy to domyślnie, częstotliwość 50 Hz, czułość G, to pokazuje po prostu, jakie są funkcje, jakie są opcje. Pokaż prędkość włączona lub wyłączona, można nadruk tekstowy na tym naszym rejestrowanym materiale zrobić lub po prostu współrzędne. Dobre jest to, że producent przewidział dostępne dwa systemy satelit, czyli amerykański GPS i ruski GLONASS. Nie wiadomo, jak ruski długo będzie działał, no ale dobrze, że są dwa. Możemy sobie przełączyć do wyboru dwa. Jeden i drugi na tą chwilę działa fajnie. I standardowe ustawienia, czyli godzina, dźwięk systemu, dźwięk powitalny, głośność. No to także takie opcje, które w każdym wideorejestratorze są. Nasz wideorejestrator oczywiście robi zdjęcia i no tak jak zawsze mówiłem, nie są to zdjęcia oszałamiające. Po prostu robi zdjęcia i tyle. Wideorejestrator możemy podłączyć z naszą aplikacją w smartfonie poprzez Bluetooth, poprzez Wi-Fi. Wtedy możemy sobie nagrywać materiał na smartfona, możemy sobie prowadzić rejestr naszych odcinków, gdzie jechaliśmy, skąd z jednego punktu do drugiego, ile kilometrów zrobiliśmy, nawet kierowców, tam profile kierowców dodać. Także jest troszeczkę opcji do zabawy.
No i jedną z innowacyjnych funkcji jest tak, że odnajdź mój samochód. Tak, można odnaleźć samochód za pomocą Bluetootha i smartfona. A teraz zapraszam Was do obejrzenia najważniejszego testu, czyli jakości nagrań wideo. A więc tak, według mnie urządzenie zasługuje na uwagę ze względu na mnogość różnych fajnych, ciekawych funkcji, których nie widziałem u innych producentów. Poza tym jakość nagrań wideo w dzień, jak i w nocy jest bardzo dobra i płynna. Cena może trochę zbyt wygórowana, bo 650 zł to nie jest mało. No, ale jak jeździmy dużo, naprawdę spędzamy czasu w aucie, na przykład taksówce, czy po prostu jeździmy jako przedstawiciel handlowy, ze względu właśnie na te funkcje bezpieczeństwa, to warto się zapatrzyć właśnie w taki model kamery. Jak się podobał ten film, to pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. To tyle na razie i pozdrawiam.